I tak kończy się ta historia. To już wszystko? Ale co się stało z April Ryan? I czy to znaczy, że Gordon Holloway został dobrym i sprawiedliwym strażnikiem? Gdybyś uważnie czytała pisma, moje dziecko, wiedziałabyś, że 13 strażnik był ostatnim, który opiekował się równowagą. Czy to po jego panowaniu światy zostały powtórnie złączone? W czasie jego panowania, niedługo po wydarzeniach, o których właśnie opowiadałam. Proszę, opowiedz nam, co się stało z April i o zjednoczeniu Stark i Arkadii. Chyba zachowam tę opowieść na inny wieczór. Jest już późno, a ja jestem zmęczona. Odprowadziłabym was do drzwi, ale moje nogi... Dziękujemy, Lady Alvan. Poradzimy sobie jeszcze raz. Dziękujemy za gościnę i za tę opowieść. I tak oto historia się kończy. To dziwne uczucie. Opowiadać ją jeszcze raz. Przypomnieć sobie April Ryan. To było tak dawno, dawno temu. A teraz... Teraz także moja historia prawie dobiega końca. Ach, jesteś zdrowa jak zawsze. Wciąż masz w sobie mnóstwo życia. Szkoda, że ja nie miałem tyle szczęścia. Nie mów tak. Nieźle się trzymasz. Ciągle możesz latać. Niby tak, ale te słodkie ptaszynki wcale tego nie doceniają. Wolą swoich młodych, przystojnych adoratorów. Nie mają już czasu dla takiego starego krucha jak ja. No cóż, tak to już bywa. Tak, pewnie. Oczywiście. Chyba się już nigdzie nie wybierasz w żadną nową przygodę. Bo wiesz co? Jakoś mi tu dobrze. Nie martw się, kruku. Nie dla mnie już przygody. Ale to nie znaczy, że nie możemy przekazywać innym naszych opowieści, prawda? Masz rację. Opowiedz mi coś. Opowiedz mi o tej młodej, pięknej, wojowniczej księżniczce, która sama przyczyniła się do wygrania wojny równowagi. Ja chyba pamiętam to trochę inaczej, kruku, ale... Opowieść zaczyna się dawno, dawno temu. Stark i Arkadia ciągle czekały na zjednoczenie, a strażnik zasiadał jeszcze na swoim tronie.